na Ukrainie trwa Dmytro Antoniuk. Jak co dzień rano. Dzień dobry, Dmytro. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od Chersonia. 11 listopada dla Polski Dzień Niepodległości. 11 listopada wróciły flagi ukraińskie na placach w Chersoniu. Przyjęto wojsko ukraińskie to z otwartymi, radosnymi ramionami. Te zdjęcia, te wzruszenia, ale co dalej? No cóż, to bardzo fajne pytanie, które też każdy z nas tutaj sobie zadaje. I być może na lewy brzeg teraz nasze wojska nie pójdą, bo to jest zbyt niebezpiecznie i chociaż jest informacja o tym, że w tych miastach, które znajdują się tuż na lewym brzegu przy rzece Dnipro, jak Oleszki, Kachowka, Nowa Kachowka, tam minimalno pozostało w tych wojskowych rosyjskich. Zdawało się być, że można byłoby zaatakować i wyzwolić te miasta, ale to, no to nie jest tak proste. I rzeka Dniepr jest największą rzeką w Ukrainie, trzecią, przypominam Państwu, rzeką z kolei w całej Europie i w Kijowie jest bardzo szeroka, a w Chersoniu to w ogóle. Także, żeby przeprawić się na lewy brzeg, to trzeba byłoby dołożyć dużo wysiłku. Natomiast jest informacja o tym, jest jeszcze niepotwierdzona informacja o tym, że jednak chyba toczą się już walki na lewym brzegu i to jest co ciekawe, że na lewym brzegu jeszcze znajduje trzy małych miejscowości naprzeciwko Oczakowa. I to jest taka półwyspa. I to jest trzy małe miejscowości obwodu Mikołajowskiego, który prawie jest już cały wyzwolony. Ale te trzy miejscowości znajdują się znów na tej półwyspie, na lewym brzegu Dniepru. I no, prawie już w Morzu Czarnym, bo to jest naprzeciwko Oczakowa. I być może tam toczą się walki, bo na to wskazuje na przykład informacja od Witalia Kima z Mikołajowa. My czekamy na potwierdzenie tej informacji, na to, że być może te trzy miejscowości też zostaną wyzwolone teraz. Zobaczymy. Bardzo byłoby fajnie i no, to byłby kolejny sukces wojsk ukraińskich. Jeszcze jeden mały, ale bardzo przyjemny sukces wojsk ukraińskich jest w obwodzie Łuchańskim, gdzie po raz kolejny, już po drugi raz została wyzwolona mała miejscowość pod nazwą Makijówka. I ta Makijówka była wyzwolona jeszcze na początku października. Dalej wróg jednak zrobił kontrnatarcie i znów zajął tą miejscowość. A teraz wczoraj ta Makijówka znów została wyzwolona. Także nie zazdroście tym cywilom, którzy tam być może jeszcze są, bo tam toczą się bardzo ostre walki. No i bez żadnej wątpliwości te siły, które podobno w całości niestety zmogli wycofać się z prawego brzegu na lewy. I jak to się stało, to też bardzo dobre pytanie, dlaczego no na razie nie mamy jakichś potwierdzeń temu, że na przeprawach oni byli trafione naszymi pociskami, naszymi rakietami i tak dalej. Bardzo dziwna, jeżeli tak na szczerze mówiąc, sytuacja i bez żadnej wątpliwości wszystko to, co tam było, a to są doświadczenia żołnierze i oficerowie ich przerzucą i już przerzucają w okolicy Mielitopola i być może pod Wuhledar, gdzie trwa też natarcie Rosjan na to miasto. Wuhledar jest kluczowym dla przeciwnika z tego powodu, że on znajduje się bardzo blisko od kolei
jedynej kolei, która jest też kluczową dla Rosjan, którą koleją oni dostarczają wszystko z Rosji przez Donbas na południe obwodu chersońskiego i na południe obwodów zaporożskiego i donieckiego. Także oni za wszelką cenę próbują zdobyć ten wuchly dar i teraz toczą się ostre walki w miejscowości Pawliwka, która znajduje się tuż na południu od Wuhledaru za jakieś być może 5 kilometrów. I tam toczą się już od parę tygodni te walki. Natomiast nasze wojska trzymają pozycję, ale tam jest bardzo ciężko. No ciężko jest nadal i w innych częściach Donbasu, jak pod Piskami, pod Awdijewką, pod Nowym Jorkiem, pod Zajcewem, pod Bachmutem, Soledarem. Próbują też atakować Rosjanie od kierunku Rubiżnego w miejscu miejscowość Białohorivka, która znajduje się nad Siewierskim Dońcem, ale nasi się trzymają tam. No, taka sytuacja, ale ponieważ wojska rosyjskie, które byli na prawym brzegu i wycofali się stąd, pójdą na przykład na posiłki tam na południu, to my możemy też powiedzieć o tym, że nasze wojska, które atakowali ich tam pod Chersoniem, no też mogą pójść na przykład na posiłki jak na Donbasie, tak i w obwodach charkowskim, który jeszcze też nie do końca został wyzwolony, tak i luhańskim, żeby nareszcie zdobyć z powrotem nasze miasta Krzemienna, Swatowe, być może Rubiżne, Łysyciańsk i Siewierodonieck. Charakterystyczne, że nie zaczęliśmy naszej rozmowy dzisiaj 14 listopada od alarmów i ataków rakietowych rosyjskich, bo ich nie było w nocy? W nocy ich nie było, ale wczoraj przez cały dzień były alarmy i na szczęście nic nie spadło na Kijów i nie ma informacji, żeby coś spadało w innych częściach Ukrainy. Natomiast w nocy zostały ostrzeliwane znów po raz kolejny miasta Nikopol i Marganiec, znajdujące się na prawym brzegu Dniepru w obwodzie Dnipropetrowskim. No po prostu wrogowie jest łatwo to robić, bo już na przeciwnym brzegu, w tym pod Energodarem, oni znajdują się i stąd po prostu strzelają tymi rakietami. I nawet nie tylko rakietami, a po prostu wyrzutniami rakietowymi i to tam trafia niestety, zabijając i niszcząc domy mieszkalne naszych ludzi w tym obwodzie. Ale czegoś takiego poważniejszego to nie odnotowano. A czy u ciebie w domu, czy w Kijowie jest dostępna woda i światło? To ja jestem takim, jak to, wyjątkiem z tego prawidła. Ja znów zapukam w swój drewniany stolik, bo ja wszystko mam i dlatego też udostępniam swoje mieszkanie dla swoich przyjaciół, które mają pecha na przykład z dostarczaniem prądu i nie mają ani prądu, ani na przykład, jeżeli nie ma prądu, to bardzo często nie ma i internetu i nie, jeżeli osoba pracuje z domu, to jest poważny problem, także udostępiam to dla swoich przyjaciół. Także na razie mam szczęście, wszystko mam. Za oknem tutaj patrzę teraz słoneczny i piękny ranek i mgła, słońce i mgła. Pójdę teraz na spacer 100%. Piękny Kijów w listopadzie. A powiedz, czy spotkałeś naszą wojenną wyprawę Pawła Bobołowicza, Wojtka Jankowskiego? Byli przez moment w Kijowie. Jak najbardziej. Spotkaliśmy się, oczywiście. Miłe spotkanie było i mieli być teoretycznie dzisiaj już w Kijowie, ale zatrzymali się gdzieś. Ja nawet też nie wiem, gdzie dokładnie. I chyba lepiej tak pozostanie. Oni może to sami powiedzą dzisiaj na łączach. Także czekam na swoich kumpli i kolegów w Kijowie.
I miejmy nadzieję, że do tego Kijowa dziś, a najdalej jutro dojadą. Paweł Bobołowicz został odznaczony i kilku polskich dziennikarzy zostali wyróżnieni i odznaczeni medalem przez prezydenta Zełenskiego. Jesteśmy z tego powodu dumni, prawda, Dmytro? Jak najbardziej. Ja myślę, że już dawno trzeba byłoby odznaczyć Pawła i innych naszych kolegów tymi medalami, ale to bardzo fajna nowość, naprawdę. Dmytro Antoniuk trzyma rękę na pulsie zdarzeń ukraińskich. Dziękuję, Dmytro. Miłego dnia, miłego spaceru.